Dobry wieczór. Słuchajcie, sobota. Piękny dzień. Trochę słońca, trochę chmur. Trochę ciepło, trochę chłodnawo. Myślę, że wszystko to, co potrzebne w życiu, znalazło się w dniu dzisiejszym. Słuchajcie, bardzo cieszę się, że dotrwaliśmy szczęśliwie do 22. Zapraszam na dobranockę poetycką. Drzwi już są otwarte, możecie przybywać i bardzo cieszę się każdą osobą, która znajdzie chociaż chwilę czasu, żeby właśnie na tej dobranocce po prostu razem się spotkać i trochę pobyć. Słuchajcie, dzisiaj oznaczyłam kolejne 3 osoby z mojego życia. Po pierwsze, pani Zosia z Zakopanego. Pani Zosia dzisiaj obchodzi swoje urodziny, więc pani Zosiu, wszystkiego co piękne, wszystkiego co mądre, szczęśliwe, wrażliwe, dużo radości z życia, żeby pani zawsze miała bliskich blisko, żeby po prostu wszystkie pani marzenia spełniły się, ale oczywiście z pani pomocą, bo same się nie spełnią. Wszystkiego co najlepsze, a do tego zdrowia, bo jak zdrowie jest, to wszystko inne sobie jakoś poukładamy. Drugą osobę, którą oznaczyłam, to jest pan Jerzy Grzechnik. Słuchajcie, wspaniały aktor, pięknie w ogóle śpiewa, niezapomniany głos. Po raz pierwszy pana Jurka spotkałam tak naprawdę na deskach Teatru Buffo. Przepiękna rola Janka w Metrze. No cudowny człowiek i pięknie, pięknie gra, śpiewa. W ogóle wszystko, czego się dotknie, to wychodzi mu bardzo, bardzo pięknie i wzruszająco. No i trzecia osoba, Tomek Jasiński. Tomka spotkałam w Krakowie po raz pierwszy. Z Tereską Lipowską jechałyśmy na taki koncert poświęcony Janowi Pawłowi II i właśnie Tomek nas odbierał na peronie, czekał na nas. Przesympatyczny człowiek, życzliwy, dobry, z wielkim sercem. I dzisiaj te 3 osoby szczególne mi po prostu sobie przypominam. No i oczywiście wszystkich was witam bardzo, bardzo serdecznie i pozdrawiam. Na dzisiaj wybrałam bajkę, która mam nadzieję, że wam się spodoba. Posłuchajcie. Najpiękniejszy ze wszystkich darów. Każdego poranka bogaty i wszechpotężny król odbierał hołdy swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych zjawiających się codziennie na dworze, każdego dnia pojawiał się również punktualnie pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się równie cicho, jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania wspaniałych darów, przyjmował dar biedaka z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak się odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak tym się nie zrażał. Powracał każdego dnia, by przekazać królewskim dłoniom kolejny dar. Król przyjmował go rutynowo i odkładał jabłko natychmiast do przygotowanego na tę okazję koszyka, znajdującego się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie całkiem pełny. Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym plując rzuciła pod nogi króla.
Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie owoce z koszyka. W każdym z nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. Przynosiłem ci te dary, panie, odpowiedział żebrak, abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw. Najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się dzień. Ojejku, słuchajcie, piękna historia o tym, że tak wiele każdego dnia dostajemy, ale nie zawsze potrafimy zauważyć te dary, które dzień nam przynosi. Więc prośmy o szeroko otwarte oczy, o szeroko otwarte serca, żebyśmy rzeczywiście doceniali każdy najmniejszy dar codzienności. I teraz wiersz, który będzie dopełnieniem naszej bajki. Życie nauczyło mnie, że jutro jest zawsze niepewne, dlatego przytulam chwilę i cieszę się ludźmi, szczęściem, oczami pełnymi łez, pięknym widokiem zza okna i sercem ubranym w miłość. Dziękuję za dzisiaj, za niebo, które wiarą spada mi na głowę, i za ciszę. Idealny czas to taki, który kończy się ciepłem dłoni i uśmiechem. Takiego czasu wam życzę. Idealnego, żeby kończył się obecnością bliskich, przytuleniem, ciepłem dłoni, uśmiechem, miłym wspomnieniem. Niby tak niewiele, ale doskonale wiemy, że to bardzo dużo znaczy. Słuchajcie, miłej niedzieli wam życzę. Jutro przed nami kolejny dzień naszego życia. Jaki będzie? Trochę niespodzianka, a trochę nasza praca, bo to my też nadajemy kształt naszej codzienności. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego wam życzę i cieszcie się każdą chwilą. Odkrywajcie w malutkiej cząstce czasu piękne rzeczy. Pozdrawiam serdecznie i dobrej nocy.